Jest klamka, są linki, jest rotor. Zobaczcie, jak ten rotor działa. Teraz możemy z rotorem kręcić sobie kierownicą do woli i w każdej pozycji ten rotor działa tak samo. Więc nie wiem, pięknie to działa. Mojego BMX-a już znacie, a zakładałem właśnie do niego hamulec i pomyślałem, że w sumie mogłaby się Wam przydać wiedza, jak to zrobić, bo założenie BMX-owego hamulca z rotorem to nie jest łatwe wyzwanie. Trzeba do tego użyć trochę patentów, także ja Wam pokażę moje patenty. Może Wam pomogą, może nie, może ktoś ma lepsze, jak tak to dajcie znać. A na koniec zważymy ten rower, bo zapomniałem w ostatnim filmie podczas składania roweru go zważyć, także okaże się, ile taki rower za 7 koła waży. W międzyczasie założyłem sobie już klamkę. Ja jeżdżę z klamką na lewej stronie, dlatego że podczas kręcenia bar spinów w prawą stronę ręka wpada mi od razu na klamkę i idealnie to pasuje po prostu. W drugą stronę, jak ktoś kręci w lewo, to lepiej, żeby klamka była na prawej stronie i wtedy ręka idealnie wskakuje od razu na klamkę. Czyli mamy już klamkę. Ja wybrałem klamkę z Free for Ride, które już niestety nie produkują, więc musicie wybrać coś innego. Ja miałem w zapasie taką. Tutaj pod mostek zaraz założyłem gyroplate, do którego pójdą linki górne i tutaj będą się opierać. Później jest rotor. Rotor kolony ślizgowy. Najlżejsza w sumie opcja, najfajniej działająca, już się łożyskowych rotorów nie montuje. No i przykręciłem gyrotapsy, czyli takie małe dingsy, do których przykręca się od dołu linki, linki dolne, czyli jakby drugą część linek hamulcowych i wtedy one już lecą powoli do hamulca. No to mamy dwie linki, które pójdą od klamki do właśnie tego gyroplate'a. Jedna jest dłuższa, jedna jest krótsza, ponieważ jedna leci po zewnętrznej stronie, jedna po wewnętrznej, więc automatycznie muszą być dwie długości. Zacznę od krótszej linki. Wkładam ją sobie do klamki. W zależności od tego, jaką klamkę wybierzecie, taki też trzeba wybrać patent na linkę. Są różne opcje, można od razu podwójną linkę wziąć i po prostu doradzą to raczej w sklepie. W AWBMX powinni wiedzieć, jak to zrobić, więc na pewno pomogą dobrać części wszystkie. No i krótsza linka leci tutaj do tej strony bliższej. Przykręcam regulację. I tutaj w doborze długości linki chodzi o to, żeby ta linka po jak najbardziej łagodnym łuku sobie leciała, żeby były jak najmniejsze opory tarcia. Myślę, że to będzie fajnie leciutko działać. Dobra, dłuższą linkę wkładam od góry klamki. Tą dłuższą linkę przekładam pod poprzeczką i wkręcam sobie od tej strony. No i już obydwie baryłki tutaj mam i one wchodzą do rotora idealnie. Tam jest... Czekaj, tego nie widziałam, co ty tam robisz. Tutaj ta baryłka z linki wchodzi w górną część rotora i się tutaj chowa idealnie w tym rotorze. Także to już mamy. Jeśli stosujecie taki patent jak ja, czyli lecą dwie osobne linki i one spotykają się przy klamce, no to trzeba je jakoś tutaj przyblokować. Ja do tego użyję takiej baryłki. Taka baryłka. Tą baryłką skręcę sobie te linki. Tutaj na dole trzeba tylko popatrzeć, żeby na tej samej wysokości był rotor po tej stronie, jak i po tej stronie. No i tutaj spokojnie, myślę, że u góry mogę sobie skręcić tą baryłkę, wtedy już linki będą nieruchome i musi to być bardzo mocno skręcone, bo podczas hamowania
użyjecie wszelkich sił do zahamowania i wszystko się musi trzymać. Dobra, to górne linki już mamy zblokowane. Później przyciąć trzeba idealnie tutaj kątówką te linki, żeby nie wystawały oczywiście. Myślę, że możemy lecieć z dolnymi linkami, ale zanim to zrobimy, przykręcę hamulec, bo to w sumie najważniejsza część do całego systemu, żeby to hamowało. To jest hamulec kolonii, prosta rzecz. Do tego przykręcę klocki eklata bezbarwne, bo podobno najlepiej hamują, więc zaraz to będziemy mieć. W zestawie do każdej ramy powinien być taki piwot, do którego przykręca się właśnie hamulec do ramy. On przychodzi tutaj. Do ramy także powinny być gyrotapsy, czyli te małe dingsy, do których przykręca się linki. Przykręcam to teraz tutaj. Zakręcamy sobie hamulec i tutaj jest sprężyna, która odciąga ten hamulec od obręczy. Trzeba ją po prostu dostosować tak, żeby ta sprężyna odbijała lekko, na tyle, żeby się fajnie palcem klikało hamulec, ale na tyle mocno, żeby odciągało te klocki od ramy. Także na wyczucie po prostu. Dobra, no i mam hamulec z paczki wyciągnięty. To jest piwot z zestawu z ramą. Wkładam go tutaj od dołu. Od góry wkładam śrubę. No i teraz całość. Ten gwint trzeba przykręcić tutaj do ramy w wyznaczonym miejscu. Pamiętajcie, że nie każda rama jest dostosowana do hamulca. Więc trzeba kupić taką ramę, która ma te wszystkie dodatki i ma te wszystkie przygotowane miejsca na hamulec, na gyrotapsy i tak dalej. Dobra. No teraz przykręcam z obydwu stron klocki w tym miejscu. Przykręcę i pokażę Wam, co trzeba zrobić, żeby one dobrze, jak najlepiej łapały. To jak jesteśmy przy klockach, to powiem Wam, że klocki muszą być tak ustawione, żeby po całości dotykały obręczy, czyli równolegle do obręczy, ale też tak, żeby nie były za blisko opony, żeby podczas hamowania nie przetarły opony, bo wtedy dojdzie do wybuchu. Mamy hamulec, mamy górne linki, to teraz czas na dolne linki. Czyli od początku zaczynając, przykręcamy je tutaj do tych gyrotapsów, które wcześniej już mieliśmy przykręcone do główki ramy. Tak, na połowę regulacji, żeby można było sobie to fajnie tam szterować. Linki, które tutaj używam, to są linki z linek bezoporowych, czyli kupuje się cały zestaw, pancerz i linkę, i wtedy na odpowiednią długość trzeba sobie przyciąć ten pancerz, a linka idealnie się nadaje też do użycia i te pancerze są dużo lepsze niż zwykłe ze sklepu. Muszą to być pancerze bezoporowe, wtedy one nie mają oporu, nawet jak są super mocno zgięte, to wszystko chodzi tak samo. Także znowu mam dobraną odpowiednią długość, tak żeby tutaj dotąd mi dochodził ten pancerz. No a tutaj po całości ramy ten pancerz jest fajnie niezbyt wygięty. Ja jeszcze później na końcu przyczepię sobie ten pancerz tutaj do ramy. Wszystko będzie fajnie ze sobą leżeć. No i teraz te pancerze musimy przymocować do gyrotapsa, który jest tutaj już przy końcu ramy przykręcony, po to, aby tutaj te pancerze się blokowały. Ja do tego użyję takiego patenciku, który jest przystosowany na dwa właśnie pancerze. Do większej dziury wchodzi ta regulacja i przykręcam to wszystko razem do gyrotapsa.
a do drugiej dziury wchodzi pancerz, który będzie się opierał po prostu o tą przejściówkę. Trzeba trochę doświadczenia, trzeba dać temu szansę, trochę się podenerwować, ale później przynajmniej hamuje. Dobra, no i tu przykręcamy sobie tego dingsa. To musi być mocno przykręcone, także najlepiej to kombinierkami jeszcze dokręcić. Mam palce mocno jak kombinierki. Tutaj wkładam sobie do dziurki. Tyk, tyk, tyk. No już, te dwa pancerze mają swoje miejsce i opór. I one tutaj muszą mieć opór właśnie, żeby te linki mogły swobodnie się poruszać z hamulcem. Żeby te linki przymocować do hamulca, trzeba użyć dwóch baryłek. One powinny być w zestawie z hamulcem, żeby to zmontować, więc tu wkładamy linkę i przykręcamy do hamulca. Tu wkładamy linkę, przykręcamy do hamulca. Później zostaje już nam tylko regulacja, obcięcie linek i tak naprawdę powinno działać. Na maksa przykręcone. Dobra, i ten dings już tu sobie będzie. Wszystko. Odwracamy się na drugą stronę. Tu pójdzie tu. Pójdzie tu, tu pójdzie nakrętka. I w tym momencie, chcąc, nie chcąc, trzeba mieć klucz 10, którego mam tutaj. A, zobaczcie ten obraz. To było zdjęcie zrobione w Nowej Zelandii na najlepszych hopach Gorge Road. I tutaj lecę sobie z backflip kankanem. Tu leci Danny Joza i to ma przypominać okno. I to namalował Karaś, dla którego szacun. Tego dingsa wkładamy w dolną część rotoru. To. No i powinno działać już. Te linki przykręciłem tak mniej więcej, bo mamy w każdym miejscu mamy regulację. Przy rotorze, tutaj przy tych. Także już na tym zaraz to reguluję. Zobaczcie, teraz naciskam na klamkę tutaj. I jak naciskam na klamkę, wszystko pracuje. Naciskam na klamkę, pracuje tutaj już rotor. Tutaj idzie linka, tu i pracuje hamulec. Także wszystko działa. Kręci się kółko, stoi kółko. Kręci się kółko i zahamowałem. Wcinam linkę. Cyk, albo bliżej. Cyk. Tam później dam końcówki na koniec linek, żeby się nie postrzępiła ta linka. Te linki trzeba na równo przyciąć kątówką do tej baryłki, żeby nie zranić sobie palcy. Ale ja to już zrobię później, bo zabraknie nam zaraz światła. Mam taką taśmę materiałową, ona fajnie. Lepiej się zachowuje niż izolacyjna na pewno. Kilka warstw, najlepiej, żeby nie urwały się te linki podczas jakichś szalonych ewolucji. Urywamy na dole. No i już ładnie wszystko się prezentuje. Jest klamka, są linki, jest rotor. Zobaczcie, jak ten rotor działa. Teraz możemy z rotorem kręcić sobie kierownicą do woli i w każdej pozycji ten rotor działa tak samo. Więc nie wiem, pięknie to działa. I na koniec regulujecie sobie na tych regulacjach i na górze, na gyroplejcie i na dole przy tych gyrotapsach, tak żeby klamka zatrzymywała się w tym momencie, w którym chcecie, żeby miała taki zakres ruchu, jaki chcecie, no i żeby hamulec hamował wtedy, kiedy chcecie. Co ważne, jeszcze z tyłu wyregulujcie hamulec tak, aby podczas zaciągania hamulca w
tym samym momencie klocki dotykały obręczy. Czyli ten ostatni milimetr albo dziesiątka milimetra klocek musi łapać w tym samym momencie z jednej i z drugiej strony. Wtedy będzie największa siła hamowania. Jeśli jeździcie w dircie, musicie czyścić tą obręcz dosyć często. Jeśli w skateparku, to raz na kilka dni dobrze jest przeczyścić taką obręcz. Jeśli też wybierać będziecie obręcz tylną, która musi być przystosowana do hamulcy, wybierzcie obręcz chromowaną, bo podobno one najlepiej hamują, klocki najlepiej się do nich kleją, także ten hamulec będzie najlepiej działał. No i tyle, mam nadzieję, że trochę Wam pomogłem. Tak jak obiecywałem, na koniec ważymy ten rower. Załączam sobie wagę. Stawię na kilogramy. No i dobra, podnoszę go. Okay, podnoszę go do góry. No i mamy 10. O, 10,5 kg. Myślę, że to fajna waga jak na BMX-a dirtowego. Myślę, że waga roweru wyszła bardzo fajnie, jak na dirtowy rower z hamulcem. Też nie ma co przesadzać, bo podczas dużych lotów waga fajnie, stabilnie niesie. I do następnego.